Jest ze mną kolejny bohater Mów 2, Dominik Skowiera, witam serdecznie. Cześć, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów. Jak ci się podoba atmosfera na takim wydarzeniu piłkarskim dla odmian? Jestem pierwszy raz i powiem ci, że zaskakująco fajnie, fajna organizacja, czuję się tu mega git, jest dużo fajnych twórców internetowych w przyjaznej atmosferze, w przeciwieństwie do freakfightów nie ma w powietrzu takiej negatywnej energii żadnej związanej z nienawiścią kogoś do kogoś, wszyscy mają pozytywne nastawienie. Kto dokładnie jest w twoim teamie, bo ty chyba jesteś z Marty Rendy, Klaudią Sygułą? Adam Kreft? Wiktoria Jaroniewska, Aga Kreft i Paulina Mochtak. Ada Kreft to tak bliźniacza troszeczkę z branży, bo Ada Kreft zawodniczka KSW. No mamy dwie mocne zawodniczki, jeśli chodzi o MMA. Tak naprawdę większość naszych zawodników jest związanych z freakfightami. Chyba wszyscy praktycznie, znaczy z freakfightami. Ze sportami walki. No, albo freakfight, albo normalne MMA. Tak naprawdę wczoraj siedziałem na worku po porannym treningu i zadzwonił do mnie menadżer, czy nie chce być bramkarzem w składzie. Ja mówię, ty no w sumie lepszych planów na weekend nie mam, tam jeden trening odpuszczę, no ale już i tak 2 tygodnie do walki, więc ile mu trenować można. Fajne rozwiązanie na pewno na dobry weekend i musiałem to po prostu przyjąć. To jak te treningi do walki 21 października w Toruniu idą? Bardzo dobrze. Właśnie się przeprowadziłem do Warszawy, trenuję w klubie Nemesis. Bardzo fajne, mocne treningi. Podoba mi się podejście w tym klubie. No uważam, że Bestia będzie bez szans na walce. To jakieś 3 cechy, dla których Dominik Skowiera wygra ten pojedynek 21? Stary, jestem szybszy, mam lepszą stójkę, lepszy parter, lepsze zapasy, wszystko od niego mam lepsze, więc no nie widzę. Jedyne co on ma lepsze to wagę, ale będzie przez to wolniejszy i będzie miał mniej kondycji. To może jeżeli jesteśmy w temacie Prima, zapytam ciebie o typy na starcie. Jacek Murański kontra stary Wiewiór, kogo tutaj typowałby Dominik Skowyra na zwycięstwo? No wiesz co, sercem bym typował starego Wiewióra, ale jednak to jest duża przewaga masy, więc Jacek Murański niestety wygra. No. Chyba stary Wiewiór będzie miał debiut w klatce, o ile się nie mylę. Tak, no jeszcze za dużo na pewno nie potrafi w tym MMA, na pewno się rozwija i fajnie, że coś robi, ale no Jacek Murański ma masę, Jacek Murański już trochę sobie poćwiczył w życiu jednak, nie? Z tego co wiem, to ty się również pojawiasz na sportowych galach, nie tylko na freakowych. Przed wywiadem rozmawialiśmy, że byłeś na gali w Jastrzębiu. Powiedz, kogo tam wspierałeś. Mówię chyba tutaj o gali Fan z numerem 47 albo 48. 48. To była debiutancka walka mojego brata, który też jest w sumie moim trenerem. I po prostu byłem w narożniku, wspierałem go jak mogłem. Fajna gala w sumie, wiesz. Sportowe gale mają to do siebie, że jednak jest wysoki poziom, jest co oglądać w klatce. Fajne doświadczenie na pewno. A czy brat, albo może ty gdzieś celujecie wyżej właśnie w te federacje sportowe najpierw? Może Fan, Babylon czy jakieś KSW? No mój brat na pewno. Mój brat leci w to zawodowo, to jest jego tak naprawdę jedyny cel, także go w tym wspieram. Ma dopiero 21 lat, a już walczy na Fenia, także jest na dobrej drodze. Ja raczej zostanę przy freakfightach i wolę robić też w życiu dużo innych różnych rzeczy. Kiedy wybierasz kierunek sportowy, musisz się skupić na jednej rzeczy, a z moim ADHD to jest ciężkie do utrzymania. No to twój brat będzie miał trochę trudny wybór, bo dzisiaj nie dość, że brat tutaj, czyli ty grasz na Move Federation, to mamy kilka sportowych gal. Jest Strife, jest Babylon MMA, jest wczoraj była Revolta. No wiesz co, nie wiem, czy mi się będzie chciało to oglądać, raczej jakoś go mocno do tego nie namawiam. Myślę, że sobie będzie oglądał albo właśnie tego Strife'a, bo tam jego znajomy walczy z tego co wiem. Który dokładnie, przypomnij? Kurde. Nie chcę przestrzelić, więc wolę się powstrzymać. Może ci potem pokażę Instagrama. Nie, dobra, na luź. No. Także wiesz, no. Fajnie, ja się cieszę, że jest kolejna jakaś sytuacja, żeby sobie porobić coś z twórcami, poznać więcej innych osób. Fajne wydarzonko, zawsze na plus, nie? W przypadku, jeżeli wygrasz, a raczej na pewno wygrasz tą walkę, nie mogę tutaj powiedzieć inaczej, bo stoisz koło mnie. Kto następny i czy walka jeszcze w tym roku, czy gdzieś indziej? Jeśli ktoś będzie chciał, wiesz co, była rozmowa o tym, żeby walczyć z Amro. Amro jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Ja jednak upatruję w tym swoje jakieś szanse, jeżeli ludzie będą tego chcieli, jeżeli wygramy teraz swoje walki, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nas połączyć. Oczywiście też jest więcej opcji, ale to tam wiesz. Na razie skupiam się na tym farmazoniarzu Bestii i trzeba najpierw mu wpierdzielić. A słyszałeś o tym, jaką galę organizuje Dawid Ambroziak? Tak, no, w sensie rozmawiałem z nim, że organizuje galę, dokładnie jak się nazywa i tak dalej, szczegółów nie pamiętam, ale my sobie wiesz, poznaliśmy się ostatnio i rozmawialiśmy o tym, co robimy w życiu, więc mi powiedział, że organizuje jakąś galę sportową. To ja ci mogę ci podpowiedzieć, ta gala nazywa się Underground Boxing Nights i to głównie polega na tym, że zawodnicy zamiast w klasycznym ringu mają duże rękawice, walczą na sianie. Czy ty byś w takiej formule się odnalazł?
odnalazł, duże rękawice, walka na sianie i undergroundowy klimat podziemny. Mój przyjaciel, znaczy przyjaciel, bardzo dobry znajomy, widziałem, że walczył kiedyś na takiej gali, Patryk Mielniczuk, że właśnie w sianie siebie duże rękawice, K1. W sumie to jest ciekawy pomysł, ale ja jednak wolę tradycyjne MMA i tradycyjną taką sterylną klatkę. A to był boks chyba, na tym sianie. A możliwe, możliwe, no. Ambro robi w boksie walki. No. Ale właśnie widziałem, że mój znajomy robił taką walkę, więc ciekawe, zdjęcia wyglądały przemocno, jakby to było gdzieś właśnie za stodołą, gdzieś na wiosce, jakaś solówka wyjaśniona, także mega ciekawe. A jakie to jest uczucie wyjścia do klatki na gali freakfightowej, bo te gale freakfightowe mam wrażenie, że nie licząc KSW, w pewnym sensie przerosły te sportowe gale pod kątem organizacyjnym. Wiesz co, to jest niesamowite uczucie, kiedy czujesz, że cała energia tych wszystkich ludzi jest skupiona na tobie. I ja na przykład się poczułem z tym bardzo dobrze, bo na początku się gdzieś tam przed wyjściem stresowałem, że kurczę, ja się zestresuję, zamknę się w sobie, nie będę wiedział co robić, a ja poczułem jakby takie przyszywającą dobrą energię, pewność siebie i to, że ja chcę być w tym miejscu i ja lubię to miejsce, także to zależy, mi się wydaje, od człowieka, ja się czułem bardzo dobrze, dlatego chcę dalej się bić i dalej to robić. To na pewno wiąże się z pewnego rodzaju stresem, nawet jeżeli ten stres jest pozytywny albo negatywny, jakbyśmy sobie ten stres nie podzielili, jak to było w twoim przypadku podczas twojej ostatniej walki bodajże z Lizakiem. Jest to naprawdę dużo emocji i tak jak mówię, na początku myślałem, że ten stres mnie zje, a ten stres przerodził się w coś takiego pozytywnego i w coś takiego, że no, ciężko to opisać, ale jak wyszedłem z tej klatki, to ja żałowałem, że już wyszedłem, bo chciałem tam wrócić po prostu i robić kolejną walkę. To jest naprawdę piękne uczucie, piękny wyrzut emocji. Takie, wiesz, naturalne dostarczenie fajnych hormonów w głowie, mi się wydaje po prostu, i to uzależnia. Oglądałeś ostatni występ Marcina Najmana na konferencji Cloud? Jakiś skrót widziałem. Tam był też cios. Nie podobało mi się to, że właśnie Lizaka postawili obok ciosa, bo Lizaka darzę dużą sympatią, a musiał siedzieć z takim debilem razem jakby w ławce, nie? Czyli Marcina występu nie widziałeś? A co tam było? Marcin od kilku gal ma taki performance, że przebiera się za Cezara. No. Jest Cezarzem polskich freakfightów. Jak ci się takie uniwersum tego Cezara podoba? Bo nawet Marcin wyszedł o krok dalej i stworzył własne show. To się nazywa Najman Show. Dwa tygodnie temu była premiera. Tego nie widziałem, ale powiem ci tak. No, Najman jest osobą, która nie szkodzi. Ona jest zabawna, on jest śmieszny. Dla mnie jako taka forma takiej rozrywki, wiesz, nie najwyższych lotów, okej, można sobie to odpalić, się z tego pośmiać, jest to nieszkodliwe, także no nie mam nic przeciwko temu. Każdy niech sobie robi co chce. A czy według ciebie Marcin Najman to jest bardziej showman, taki do performersu właśnie, żeby wyjść na tę konferencję, a już jak przychodzi gala, zamykają się drzwi klatki, to Marcin wchodzi, no i nie mogę tego nie powiedzieć, ale Marcin walczy, ale główna jego część skupia się właśnie na tym show dookoła całego wydarzenia. Wiesz co, to też jest prawo freakfightów, nie? Że jednak ludzie oczekują tego show wokół tej walki. Fajnie, jakby dawał siebie więcej w oktagonie, ale no, ostatnio jednak nie widzieliśmy dobrego popisu Marcina. Zobaczymy, jak poradzi sobie z Lizakiem, chociaż oczywiście trzymam kciuki za Lizaka. Co by o Marcinie powiedzieć, to jest zawodnik rodem ze sportu walki, tak? I tak. Chyba jakieś walki bokserskie. Andrzej Fonfara kiedyś z Mariuszem Pudzianowskim na KSW, no to naprawdę głośne starcie. Pierwszy tak, freakfight w Polsce. Tak, no właśnie, Marcin ma bardzo bogatą historię i wydaje mi się, że gdyby nie Marcin, to by nie było to tak bardzo rozpopularyzowane, szczególnie właśnie pierwsza walka Mariusza Podzianowskiego. Ciekawa historia tego człowieka i naprawdę dużo zrobił dla polskich freakfightów. Zmieniam troszeczkę temat, może bardziej na freakową piłkę nożną, Move Federation 2. Powiedz, czy ty interesujesz się w ogóle piłką nożną tak na co dzień, czy tylko wpadło zastępstwo, biorę? Okay. Kiedy byłem młodszy, bardzo się interesowałem. Jakoś od gimnazjum moje zainteresowania się zmieniły i zamiast piłki bardziej oglądałem jakiś e-sport i tego typu rzeczy. Jarek Pasza, runda nasza, tak, w ogóle... Jarek Pasza, bramka nasza, jesteśmy na mów dzisiaj. Właśnie, widziałem Jarka, widziałem Izaka dzisiaj, mogłem się z nimi przywitać, także fajnie, do takiego, wiesz, kiedyś się ich oglądało, jak się było w gimnazjum, także ciekawa sprawa. Jeśli chodzi o piłkę nożną, rzadko oglądam. Czasem jakiś finał, jakąś reprezentację, ale to musi być naprawdę przy okazji. To jak byś ocenił aktualną sytuację reprezentacji Polski, bo skala od 1 do 10, nie wiem, czy to nie jest za duża skala. Ja jeszcze nic nie mówię, bo jeszcze mamy kilka meczy, tak, ale zawsze był problem, czy my wyjdziemy z grupy na Euro, a teraz nawet nie wiadomo, czy na to Euro pojedziemy. No właśnie. Wiesz co, nie jestem jakimś specjalistą od piłki nożnej, nie chcę się wypowiadać, nie wiem, co tam nie gra, nie wiem, dlaczego tak jest. Niektórzy się skarżą na trenera, niektórzy się skarżą na cały zarząd. Ciężko mi powiedzieć. Jest to przykre na pewno dlatego, że mamy na pewno zawodników, którzy reprezentują Polskę w klubach najlepszej klasy, nie? I są uznawani za na przykład Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny za jednych z najlepszych na swoich pozycjach, a jakby w reprezentacji to nie gra. Więc dla mnie to jest przykre.
No ale cóż, no, co możemy zrobić? Jest to sport narodowy, a mamy dużo lepszych jakby reprezentantów w innych sportach, które są niedoceniane, te sporty nie zarabiają, nie można żyć w tych sportach zawodowo z tego, dlatego to jest przykre według mnie, że tak dużo jest ładowane w piłkę nożną, a w inne sporty jakby są niedoceniane. A według ciebie dlaczego jest tak? W siatkówkę Polacy są mistrzami nie tylko Polski, ale i świata i to kilkunastokrotnymi z rzędu, a jest tak, że nie ma takiego marketingu nałożonego na siatkówkę jak na piłkę nożną. Z czego to wynika? Bo freakfighty to wiadomo, to są freakfighty, są celebryci, są ludzie z mediów, z branży, a w sporcie zawodowym jest tak, że właśnie tylko piłka nożna ma taki wysoko międzynarodowy rozgłos medialny, już siatkówka nie jest na takim poziomie. Z czego to wynika, że te marketingowe zaniedbania ze strony innych sportów występują w Polsce? Być może nie są tak na tyle atrakcyjne sporty, które można tak sprzedać. W sensie na przykład są takie sporty jak Formuła 1, który jest bardzo popularny i tam są bardzo duże pieniądze, ale w Polsce nie jest to popularne. Nie ma warunków myślę też w Polsce do takiego... Ale w Polacy też mają dużo dobrych kierowców, może nie akurat Formuła 1, ale w ogóle to jest mało rozpopularyzowany sport. Teraz trochę Buda próbuje to popularyzować. Tak, na stadionie narodowym Drift Masters. Tak, tak, właśnie byłem, miałem okazję tam być i powiem ci, że dużo lepiej się bawiłem niż na meczu piłki nożnej. Także to na pewno na plus. No, to na pewno na plus. A czemu siatkówka na przykład nie jest tak promowana? No nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że to też nie jest taki bardzo niszowy sport w Polsce i chodzą ludzie na mecze, są wypełniane te sale, hale, więc siatkówka mi się wydaje, piłka nożna, ręczna nawet i lekkoatletyka to są takie sporty, które w Polsce nawet są doceniane, bym powiedział. Te sporty niżej trochę mogą być gorzej docenione. Ja na Drift Masters niestety nie pojechałem, bo wtedy była gala KSW 86 we Wrocławiu, więc nie wiem, może śledziłeś chociaż wyniki, co tam się działo na tej gali. Tam walczył Seba Przybysz, prawda? Tak, Seba Przybysz z Kubą Wikłaczem. Bardzo smutna sytuacja, że ta walka się tak rozwiązała. Z tego co wiem, to Seba już dochodzi do siebie, ale no jednak ma dalej z ręką problem. Przykra sytuacja, bo liczyłem na Sebę. A będzie część numer 5 tego starcia, bo to była czwarta walka Kuba Wikłacz, Sebastian Przybysz. Wcześniej ja byłem na jego walce w Gdyni u Sebastiana Przybysza i Sebastian powiedział coś takiego, że zanim gala się zacznie, to kibice już zrobią taki hałas, że pękną żarówki w lampach. No i kibice zrobili ten hałas. Dochodzi część kolejna walki, do walki Sebastian Przybysz, Kuba Wikłacz. No niefortunna sytuacja, bardzo nietypowa punktacja, bo odjęte dwa punkty, 37-37. I czy będzie piąta część tego starcia według ciebie? Jak Seba dojdzie do siebie, to wydaje mi się, że to jest rzecz nieunikniona, żeby to jednak w końcu się rozwiązało. Fajny serial się z tego zrobił. Mam nadzieję, że skończy się ze zwycięstwem dla Seby, bo darzę go dużą sympatią i uważam, że jest super człowiekiem. No to już pewnie nie ten rok tak strzelam, bo wiadomo, to trzeba dojść do siebie, potrenować trochę, a tu ostatnia gala KSW jest 16 grudnia. Tak, tak. No myślę, że Seba na pewno nie będzie się z tym spieszył, że to jest jednak dojrzały zawodnik, on i tak w tym roku zrobił dużo walk, bo chyba 3 czy 4. KSW 82 na pewno w Warszawie. W Gdyni i teraz ta walka. Trzy na pewno, tak? Na trzech byłem, nie wiem jak tam wcześniej. To jest na pewno duża intensywność, jeśli chodzi o starty, biorąc pod uwagę, że Seba musi bić jednak chyba z te 10 kg do walki, nie? A ty sparujesz z Sebastianem na treningu? Co, nie miałem okazji z Sebą sparować, ale gdzieś tam się mijaliśmy, jak jeszcze w Gdyni trenowałem. I jest naprawdę super ziomkiem, takim pocieszym. Zawsze ekranu przychodziłem na trening, mi się nie chciało, widziałem Sebę uśmiechniętego, to dostawałem kopa dobrej energii. A podobno Tarzan też tam u was trenuje. Tak, tak, jest Tarzan. Z takich fajnych zawodników jest jeszcze Formela. Z Formela... Kasper tak, z Kasprem miałem okazję trochę powalczyć, to parę razy mnie powyjaśniał. Ale wiesz, to są bardzo cenne doświadczenia, takie walki z zawodowcami. Dużo błędów ci wytykają i możesz dużo poprawić po takiej walce. Dobra, nie będę cię dłużej trzymał, chyba że masz jakieś pozdrowienia na koniec. Ja tylko uprzedzę tutaj pytania. Cały czas czekamy na film Konopskiego, więc nie wypowiadajmy się jeszcze na ten temat, bo tak, nie wiadomo tak, dokładnie tak, o co chodzi. Cały czas czekamy jakieś pozdrowienia może do widzów na koniec. Widzowie, jesteście najlepsi na świecie. Dziękuję, że nas oglądacie. Życzę wam wszystkiego dobrego w dniu dzisiejszym, jak i w całym nadchodzącym tygodniu, miesiącu i roku. Tyle ode mnie, Dominik Skowyra. Dziękuję bardzo. Dzięki.